To nie usprawiedliwia opuszczenia posterunku. Rozkazałeś ich zastrzelić. Armia Czerwona wie, jak postępować z przyjaciółmi. Rozkazałem zastrzelić wielu ludzi. O kim konkretnie? Jestem pułkownik Churchill. Przejmuję dowodzenie. Lwie Abramowiczu Sakowiczu uznano was winnym zdrady stanu. Karą za to jest śmierć. Lew Abramowicz Isakowicz. Blać, sukinsyn! To ja aż z Moskwy przybywam na to zadupie, a wy tak witacie swego dawnego dowódcę. Czego ode mnie chcecie, pułkowniku? Chciałem coś wam pokazać. Poznajecie? Tego, co tam napisaliście, spokojnie starczy na kilka wyroków śmierci. Ale nim do tego dojdzie, towarzysz, chciałbym poznać prawdę. Witajcie moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski, to jest Company of Heroes 2, kampania radziecka. Jeżeli ktoś kojarzy tytuł zwanym właśnie samym Company of Heroes, jest to, albo nawet nie zna, to jest dokładniejsze określenie. Jest to strategia RTS, osadzona ogólnie w II wojnie światowej, obejmujemy nad kontrolą nad kilkoma jednostkami, które tam dostajemy, walczymy ogólnie o jakieś punkty i tym podobne. Moi drodzy, to będzie oczywiście dodatkowa seria, która będzie tam trwała i trwała i trwała. Nie chciałem robić jedynki, gdyż jedynka jest ogrywana przez... Była już ogrywana nieraz, jest ogrywana teraz na polskim YouTubie. Zatem pomyślałem, a zrobię dwójkę. Czemu by nie zrobić dwójki? Miałem dawno w planach już zrobić dwójkę, ale to pomyślałem sobie, ej, niech kanał trochę się rozwinie, bo chciałbym rozwinąć się w kierunku Hearts of Iron 4, a teraz przejdę w troszkę coś innego. Taki ukłon dla ludzi, którzy pytają się, a czy będzie coś spoza paradoksu? I jest. Mamy Stalingradzki dworzec. Wrzesień 1942 roku. Stalingrad. W 1939 roku, tuż przed inwazją na Polskę, Niemcy i ZSRR podpisały pakt o nieagresji, lecz ich sojusz, nie trwał długo. Latem 1941 roku Hitler rozpoczął operację Barbarossa i rozkazał 4 milionom żołnierzy najechać radzieckie terytorium, którego front rozciągał się na długość 3000 km. Przez kilka pierwszych tygodni, miesięcy, Stalin i jego generałowie stawiali czoła najeźdźcom, lecz niedługo potem Niemcy wdarli się w głąb rozległego kraju bronionego przez ogromną armię i mroźną zimę. Jesienią 1942 roku niemieckie wojska dotarły do Stalingradu, obecnie Wołogradu, lecz okazało się, że miasto wcale nie jest bezbronne. Nad brzegiem Wołgi Lew Isakowicz stanął na czele tysiący poborowych, których poprowadził wprost do obleganego miasta. Armia Czerwona, Flota Czerwona i wszyscy obywatele Związku Radzieckiego muszą bronić każdej pięci ziemi radzieckiej, walczyć do ostatniej kropli krwi w obronie naszych miast i wsi. Naprzód do zwycięstwa! Ogólnie wam to pokażę. Mam nadzieję, że dźwięk jest w miarę głośno, bo... Znaczy nie wiem, czy będę... Znaczy może uda się coś nagrać na niedzielę. Znaczy nagram teraz ten odcinek taki testowy. Wy to ocenicie sami, czy wam się to spodoba oczywiście. O, teraz tutaj musimy rozpokazywać na plany, jaki będzie atak. Właśnie widzimy Stalingrad i rzekę tutaj... Wołga? Tak, to ma Wołga tutaj, jak to czytałem Wołgę. Tutaj właśnie widzimy nad tą Wołgą, gdzie samoloty leciały. O! Mam nadzieję, że dźwiękiem jest... To jest piękny dubbing polski. Ja po prostu kocham dubbing polski w Company of Heroes 2. Jak w jedynce nie było po polsku, były tylko napisy,
to w dwójce jest po prostu wyśmienite. Oczywiście odpaliłem najwyższy poziom trudności, bo jak żeby inaczej. Ja to przeszedłem kiedyś na kampanię, ale to chyba na poziomie normalnym, bo bardzo lubię grać normalnym. Ale teraz uznajmy, żeby to było troszkę takie bardziej trudniejsze. Nie będę grał na normalnym, którym dla mnie był za łatwy. To autentycznie, dla mnie normalny był po prostu taki easy. Teraz spróbujmy coś tutaj zrobić. Oddziały Ostrupen, poznaję po czapeczkach. I sztuchy chyba. Nie, sztuki to były, bo dłuższe działa. Chociaż tu nie, sztuchy, bo szlały w górę. To były sztuchy 42, nie? To nawet rocznik się zgadza. U87. No ogólnie ta gra jest naprawdę bardzo śliczna, jest bardzo ładna, jest bardzo fajna, kolorowa, jeżeli chodzi o różne tutaj barwy i tym podobne. Nawet widziałem tutaj komisarzy politycznych, oddziały gwardyjne i nasze poprawy. A nawet tu mamy słynny czołg T-34, który został przeprowadzony przez Wołgę najprawdopodobniej. Przez Wołgę łatwo się przetransportowało wojska zimą, kiedy był wszędzie lód i można było wtedy przepływać, a tak to trzeba było barkami, które były nieustannie oszczelane. Ale dobra, może jakoś pak podstawy. Jeżeli ktoś naprawdę nie grał, no to polecam i to bardzo, bardzo, żeby odpalić, spróbować pograć ten zacny produkt firmy Relic, gdyż ta gra jest teraz, nawet teraz, gdy wam teraz to mówię, 23 czerwca, to jest 23 czerwca, ba? Dobra, mamy dwa oddziały kogoś, oddziały szturmowe. Mamy oddziały szturmowe, które walczą jak lekopancerzone oddziały szturmowe. Zabójcie na bliski dystans. Dlaczego? Bo mam pepesze. Pepesze raczej nie muszę tłumaczyć, słynne karabiny takie tu. To się w ogóle nagrywa? Nagrywa się, dobra. Jak będzie, jak schodzę do paska, to tak przerywa w tym momencie, bo to nie jest Hearts of Iron 4, gdzie jest cały czas taka... Gdzie nie jest cały czas jakoś taka mobilność, między jakby to nazwać. Dobra. Tylko tutaj jest tak dość cichutko. Wesprzyj czołg T-34. Dobra, próbujmy go mu tutaj, próbujmy mu wspomóc, próbujmy zaatakować, ale może się gdzieś tutaj schowamy. Schowajcie się, wojska zasłoną po prostu są, znaczy niektóre wojska mają lepsze, chociaż wiecie co? Czy my możemy to trochę przygłosić? Dźwięk. O, może tak, tak. O, na przykład tutaj. O, teraz mocno przygłosiło, ale mam nadzieję, że jest okej. Ktoś, wczoraj rozmawiałem z jednym takim kolegą na Discordzie, pyta się ploty, to jest Discord właśnie z serwera. On mu powiedział, że kampania Company of Heroes 2 przygotowuje do multika. Ja wam powiem, jeżeli ktoś myśli podobnie, nie przygotowuje. Uwierzcie mi, że ta kampania nie przygotowuje pod multika ani trochę. Ustawcie się tu, wy możecie również się ustawić. Mamy tylko dwa oddziały z tego co widzę, ale tutaj cały czas poborowi naciągają. Ustalmy sobie jedno. To, jak Związek Radziecki wzywał swoich obywateli do ciągłej walki, to było naprawdę niesamowite. Oni prowadzili takie duże ilości poborów, że to była naprawdę ogromna i kosmiczna ilość tak naprawdę. Tu macie jakieś CKM? Nie mają żadnych CKM-ów, więc moglibyśmy zajść po prostu frontalnie z tej strony i się chować gdzieś tu. Oj, tutaj gdzieś bomby spadają, musimy uważać. O, no to wykonane zadanie, ochroniliśmy T-34. Rozstrzelajcie ich z pepeszy, tutaj tak samo gdzieś się ustawcie. Ej, wy rozstrzelajcie ich tu, a wy się ustawić tu. Chociaż wszyscy możecie się gdzieś ustawić. Mamy tu jakieś czołgi czy coś, wiecie, tutaj nam coś pomoże? No nie, no niestety czołgi nam nie pomogą. I musimy się niestety bić tym, co mamy, ale te oddziały z pepeszami naprawdę koszą bardzo ładnie z bliska. Nawet byście mogli już tutaj podejść. Jeżeli właśnie mówię o tym, że kampania nie przygotowuje na pewno do... Dokładnie, uciekają od chórze, rozstrzelać ich wszystkich, niech to będzie... Oni nie znają rozkazu 227. Poznamy ten rozkaz. Aby wypchnąć faszystów ze Stalingradu, kawaleryści! Szpaku Szpagowski! Poprowadzicie szturm! Izakowski powinien być. Nabrzeża ruszycie na plac. Gdy go oczyścicie, przyślemy posiłki, bo z pewnością będą na was czekać szwabscy pancerni. Hitlerowcy dobrze się okopali, ale radziecki duch bojowy zwycięży, a fala naszych żołnierzy zaleje wroga. Nie przejmujcie się drobnymi stratami w ludziach. Wybić Hitlerowcy... Drobnymi stratami w ludziach! My tu mówimy o Związku Radzieckim, który puszczał ile mógł. CKM. A widzimy tutaj ogólnie CKM G42, który tam się sobie chroni i rozszeliwuje. Oj, to była typowa masówka Związku Radzieckiego, czy po prostu hurdur do przodu przed bunkry, ale my sobie zejdziemy właśnie bokiem. Nie ma, no problem man, no problem, nie, naprawdę nie ma żadnego problemu, że jak to nazwę, ale rzućmy się, rzućmy, niech tu już gra leci. Obstawiam, że idzie, że jest dość wystarczająco głośno, mam nadzieję taką. No już? Dobra, już. A, napiszę do wszystkich, zniszcz karabin maszynowy za pomocą granatu. Unikaj już strzału CKM-u, no to widzę, że droga flankowania. My zajdziemy sobie z tej strony, bo akurat tak nam pasuje. Chociaż z tej strony byśmy tu nie mieli. Mamy mobilizację oddziałów szturmowych, to mi pasuje. Mogliby...
Dobra, dajcie mu popalić. A my sobie wezmiemy tutaj jakieś dodatkowe oddziały. Czemu nie? Możemy skorzystać z tej opcji wysłania dodatkowych oddziałów na nasze pole bitwy. A możemy tego wysłać dużo. Nie, teraz już nie możemy wysłać dużo. Ale pozbądźmy się ich. Pozbądźmy się tego KM-u, który sieje nam największe spustoszenie. Pamiętajcie, jeżeli tutaj gdzieś ogrywacie czy coś, no to... To jest zupełnie inny typ rozgrywki tak naprawdę niż to było z... O, drobne straty w ludziach. Już tam tutaj umierają okleci. Patrzcie się... Boże święty. Dobra, ty będziesz rzucał granata. Nie może... Najlepiej gdybyś ty nie zginął, bo ty możesz rzucić granata i ten oddział może rzucić granata. No, dasz radę, tu jest tylko jeden żołnierz, tego co wiemy. 71. Dywizja Piechoty. Będą tu iść wojska pewnie von Paulusa. Oczywiście może tutaj porozmawiać troszkę o historii, że... Na przykład, wiecie, jeżeli mamy teraz temat Związku Radzieckiego, dobra, wbijcie się tutaj. Moglibyście ich tym granatem rozszerzyć. O, nie, 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 już nie rzucajcie. Oni tutaj się wtrwali. Niczym tchórze. A tam jakieś dodatkowe oddziały, to też możecie podejść. A wycofaj się niczym tchórze, rozstrzelać ich, proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Oj, nie dokończymy tej kampanii. Gdzie są haubice? O, MG34 to ma wręcz tutaj. No ale spoko, my tu możemy, my się tutaj spokojnie z nimi zabawimy, rozwalimy ich jak to woli. Tylko musimy gdzieś tutaj powsadzać, może ty rzucisz granatem, bo i tak jesteś jednym jedynym żołnierzem, ty się gdzieś tutaj schowasz. Tutaj rzuć, rzuć granat, dajesz radę i pewnie zginie za chwilę. Nie, nie zginął, ale granaty coś robią. Nie jest to jak multi, bo, znaczy nie jest to jak multi, bo po prostu na multi jest zupełnie inny system zabijania. Tu jest taki pierwotny system zabijania z Company of Heroes, czyli po prostu jednostki zazwyczaj padają od strzała czy coś. Znaczy nie tak dokładnie, ale o wiele łatwiej jest zabić jednostki niż wcześniej. Bo kiedyś to nie było tak łatwo, uwierzcie mi, że kiedyś to się trudno niszczyło podobne jednostki. O, MG42. To? Kapral Alex, gdzie? Gdzie potrzebujesz kapralu Aleksie pomocy? Komisarz Alex gdzieś tutaj potrzebuje naszej pomocy, rzuci im tu granata. Amunicji mamy dużo, Związkowi Radzieckiemu nie brakuje, a znaczy w tym momencie jeszcze brakuje amunicji, jeżeli się nie mylę. Jak inną drogę? Tutaj właśnie, bo tutaj widzę, możemy zobaczyć na danym jednostce, jak ma dany rozrzut. No to my możemy sobie spojrzeć z drugiej strony. Pyk, 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 podejdźcie sobie razem. Szkoda, że nie mogę was tutaj złączyć czy coś. Tak mają możliwości jednostki poborowych w podstawce. Że mogą tak właśnie podejść i obkrążyć, jak to nazwę. Wy tutaj cały czas biegniecie, umieracie. Typowe. No i właśnie pomyślmy sobie, czy jak Niemcy mogli na przykład uniknąć tych strat o Stalingrad? Bo wiecie, że o Stalingrad zginęło ponad 1 000 000 żołnierzy, bo taka jest prawda. To jest taki no fun fakt, bo to nie był śmieszny fakt, bo to jest tragiczny fakt, że takie rzeczy się działy. Że po prostu zabijali. Aha, nieco droga. Brawo. Wyślijmy nowe oddziały. Dotarły oddziały szturmowe, niech biegną. Udało nam się pierwszą haubicę zniszczyć. A tutaj się pobiją, pozostali obrońcy, trzeba im pomóc. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tutaj biją się nasi armiści czerwoni. W ogóle ja chciałbym wam powiedzieć, że taki, jest taki powszechny mit, że się mówi, że jak to Rosjanie walczyli, Rosjanie robili to, Rosjanie i tak dalej robili i tym podobne. A prawda jest taka, że Rosjanie nie wszyscy walczyli, że tylko Ruscy walczyli o wszystko, o cały Stalingrad i tym podobne. Na przykład kiedy właśnie, bo tu jesteśmy pod ogniem już właśnie pod rejonami tej Wołgi, już wypchnięci całkowicie. Kiedy byli całkowicie wypchnięci, byli przy samej rzece, to uwierzcie mi na przykład, na słowo, no możecie tylko na słowo uwierzyć, bo nie macie inaczej możliwości. Ty się ustaw tu i będziesz bił te oddziały, które są za murkami, a ty mógłbyś się jakoś tu podejść. No, no w sumie tak. Rzuć im granata pod nogi. Ty za chwilę też rzucisz im granata pod nogi, ale ty mógłbyś... mógłbyś przypuszczać tych na przykład. Przycisnąć ich bardziej. Biegnijcie, biegnijcie. Musimy uratować pozostałych obrońców. Im mniej ich zginie, tym lepiej. Dla za rodziny i tym podobne. Dobra, przygwożdżeni. Przygwożdżeni, rzućcie im granata. Z takiego serdecznego granata. Taki. O, granat! Puu! To może mamy jakąś szóstkę, którą możemy obsadzić pod tego. Puk, kolejny granat padł. Znaczy kolejny granat padł. Kolejny granat poszedł i wytrzebił jednostki przeciwnika, jak to chciało. Wy tutaj też możecie rzucić. Uciekli. Dokładnie. Musimy cywilów ratować. Znaczy, ogólnie życie związane w Stalingradzie, takim jako mieście, prawda? Dobra, wyprowadź ich. Uchodźca, uchodźca. O, uchodźcy płyną! Uchodźcy za skutek puszczącej się Europie walki dwóch gigantycznych armii. Dziesiątki milionów ludzi musiały pożyczyć swój dobytek. Skąd my to znamy dzisiaj w XXI wieku? Uchodźcy, którzy mają wojnę. Mogli brać ci uchodźcy mogli wziąć właśnie broń i walczyć za kraj. Dlaczego by nie, prawda? Dobra, biegnijcie. Mam nadzieję, że ta wstawka również z początku, że nic nie mówiłem, jakoś się wam to spodobała, bo uznałem, że trzeba pokazać, bo samo Company of Heroes 2, ogólnie sama ta seria ma naprawdę super wstawki, jeżeli takie fabularne, bo mają fajne, uwierzcie mi. Co widzieliście, jakże wchodzą to jakiś gułag i tym podobne. Rusek na Ruska, Ruskiem pogania i tym podobne. Tutaj 9, musimy stracić jeszcze coś. Rzućcie granat. Rzućcie granat, macie tyle amunicji, prawda? Tak, macie. Działa zlikwidowane, no to zaczną uciekać pewnie zaraz.
Tak. Odbij Stalingrad, ale my jeszcze Stalingradu nie odbiliśmy do końca, prawda? Jeszcze pozostało nam trochę walki o to. O, shit! O, shit, o, shit, o, shit, o, shit. Czekajcie. No tak, no wojska szermowe nie uszkodzą tego czołgu. Brawo, geniuszu. Patrz, rzucimy na mu granat. Taki, patrzcie, rzucimy mu granat. Co mu zrobimy? Ech! Ech! No i nic mu nie zrobiliśmy. Wy sobie tutaj podejdziecie. Czym możemy go załatwić? Tu gdzieś powinniśmy znaleźć jakieś dzieło przeciwpancerne, jeżeli się nie mylę. Znisz Panzerkampfwagena 4. No właśnie, tutaj coś tam... Sama gra nam sporo podpowiada. Pepans, dobra, gdzie? Gdzie wyście za... Gdzie wy macie to działo Pepans? Tutaj? My mamy tak daleko zejść i bicie z tym czołgiem? Nie no, my musimy z drugiej strony tak naprawdę zachodzić. I oczywiście długość odcinków będzie zależna od tego, jak robimy te kampanie, jak walczymy i bijemy się, bo ja nie chcę robić tego na dwie części. Bo wiecie, w jednej części okaże się, że tam... Nie no, musimy zejść z drugiej strony, bo tu nie ma żadnego sensu. W jednym momencie aż okaże się, że jakiś odcinek robimy 15 minut... Albo inaczej, jest jakiś odcinek tam 40-minutowy, prawda? No nie, nie przejdę tak. Chociaż gdybyśmy mogli tędy przejść? My zejdziemy z drugiej strony. My nie będziemy marnować, amunicji na jakieś granaty dymne. Nie martwimy się stratami. I ogólnie co miałem mówić o tym Stalingradzie? Kiedy już zostali tam wypchnięci i tym podobne, i wiecie, już byli tak naprawdę te same krawędzi. Na przykład Gruzini, znaczy Gruzini z Syberii walczyli. Wiecie dlaczego tak bardzo chętnie korzystano z wojsk syberyjskich? Bo to jest bardzo łatwe. Wojska syberyjskie były przyzwyczajone do naprawdę ekstremalnie ciężkich warunków. Ale to były ekstremalnie ciężkie warunki. Było zimno, było głodno, nie można było co jeść. Ale no ci mieszkańcy Związku Radzieckiego, no w sumie... Ci mieszkańcy Związku Radzieckiego byli przyzwyczajeni do tego, że nie ma jedzenia. Pewnie wojska ukraińskie też były, hihi. Taki śmieszek historyczny. Kurde, jakie tu bombardowania trwają. Ale my sobie podejdziemy tutaj z tej drugiej strony. Nie moglibyście na przykład czołgu wysłać, czy coś? Ja bym się bardzo ucieszył z czołgu. Dobra, podejdźcie, ta trójka może zaatakować tu. Ta szóstka niech atakuje, niech rzuci granat tu. O, ale, ale będzie sieczko. Ale będzie sieczka. I jeszcze raz. Musicie ich tutaj wszystkich wyklepać. I brawo, wyklepani wszyscy, idealnie. To już podchodzimy, dalej zajmę tamtą broni. No to zajmijcie wasza trójka, tak? Musimy przeskoczyć, tutaj działa również mechanika skoków. Ale jeżeli ktoś nie grał w Company of Heroes 2, a lubi takie typu strategie, to jest... Obowiązkowe. Multiplayery naprawdę są fajne i żyją. Bo żyją. Mamy działo przeciwpancerne, tylko musimy jakoś tu przyjechać. A tutaj. Możemy, nawet wam tutaj pomożemy, coś wystrzelimy granatami. Bo ten czołg raczej zostanie zniszczony. I to łatwo. Pyk, pyk. I tutaj rzuci granata. Hello, motherfucker. Takie, hello, motherfucker. Up. Oszelaj. Strzelaj, 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 bo proszę koło kliknąłem obok, no. No, celujecie, celujecie. A. Jest! A. Ops, ups, 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 ups. A, tutaj oni są, a, czyli oni mają tak zniszczyć, oni są niezniszczalni, oni mają zniszczyć, jasne czaje. A tutaj o dworzec walczymy, tak? Nie mogę zobaczyć, tutaj mapa blokuje. W sumie nawet nie wiedziałem, o co walczymy tak naprawdę. Walczymy o miasto, ale co w tym mieście jest takiego fajnego? Nie musimy o to walczyć. To dostajemy jakiś sprzęt pancerny, na przykład najsłynniejsze czołgi T-34? O, krok... Właśnie teraz poznacie 227. Jeżeli ktoś nie kojarzy, czym jest 227, to jest właśnie 227. Ostrzegaliśmy ich! Atakować! No właśnie, to jest nieśmieszny fun fact historii. Zniszczmy te karabiny. A gdzie jakiś karabin macie? Tutaj jakieś karabiny macie? Dajcie mi więcej jednostek. Po prostu dajcie mi... O, możemy jeszcze więcej armii wzywać. Dajcie mi jakieś czołgi? Dobra, bo nas dowódca zastrzeli. Chodźcie. Ty rzuć granat dymny. No właśnie. Tam ktoś krzyknął, a może granat dymny? A może granat dymny? I więcej wojsk. My jesteśmy Związkiem Radzieckim. Wzywamy ich jak najwięcej. Typy.
Oj, tutaj coś nam umiera. Tu mamy, tutaj mają SDKFZ, tak, którego? 221, tak, SDKFZ 221. Oczywiście na tym działu SDKFZ 221 tworzono bardzo dużo różnych modeli, czy to właśnie jakieś modele z karabinami, czy to działy zwiadowcze, było... Ogólnie to były pojazdy zwiadowcze. Ogólnie to były pojazdy zwiadowczo-szturmowe, znaczy oddziału zwiadowczo-szturmowe. To były pojazdy takie zwiadowcze, tak po mieście pojeździć czy coś. Tutaj wystrzelcie. Wystrzelcie ich wszystkich, a wy tutaj szturmować, ani kroku wstecz, ani kroku wstecz. Wczuwam się w tę rolę komisarza Szpakowskiego. Może tutaj wystrzelicie? Tak spróbowalibyście na przykład. Brawo, ej, możemy za chwilę odbić. Gdybyśmy mieli inaczej tej broń pancerną, wiecie jak by to ułatwiło, gdybyśmy tutaj dostali broń pancerną? Uwierzcie mi, że to by bardzo, ale to bardzo ułatwiło. Jak posiadamy tutaj działo? Ej, patrzcie! Ma ikonkę Zisa Trójkę tutaj, znaczy ikonkę, obrazek Zisa Trójki. Tutaj podejdziecie. I oczywiście ja mówiłem na odcinku Serca Fire 4, że ten odcinek będzie... O której on będzie odcinek? Ten będzie o... 18, ale nie zdążyłem nagrać wczoraj. Myślałem, że nagram. Miałem ambitne plany, by nagrać. Nie nagrałem. No i przepraszam. Czekajcie, bo tutaj muszę... Przerwa na chwilkę. Zatem wróciłem i słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa. Przecież tak musiałem zrobić tę przerwę, no to przy okazji zobaczyłem, że jest troszkę za cicho. Mogłoby być głośniej, ja już jest trochę przygłośnione. Będzie to w następnym odcinku po prostu już o wiele lepiej, tak jak słyszycie teraz. Więc mam nadzieję, że wybaczycie tą jedną serkę. Nie miałem możliwości sprawdzenia wcześniej. Zatem kontynuujmy. Kontynuujmy nasze ostrzały na pozycje niemieckie. I idą tu naprawdę w rewelacyjnie szybkim tempie. Starajmy się wypchać tych... Ogólnie nie jest coś takiego. Mam w planach również. Bo jest coś jak tutaj kampanie, takie kampanie, misje fabularne dla dwóch osób zazwyczaj. I właśnie planuję ograć te misje fabularne dla dwóch osób, po prostu żeby, no, puszujcie. Tutaj musicie pokazać prawdziwy duch radzieckiego żołnierza podczas walki. Puszować i wyniszczać. Tu, musisz granata, tylko nie zgin, proszę. Tak samo jak tutaj, ty nie zgin. Ogólnie granaty bardzo fajnie działają w budynkach. One zadają ogromne obrażenia wojskom, które znajdują się w budynkach. O, widzicie? No, o, ten nie zadał. Myślałem, że ten zada, ale nie zadał. Rozczarowałem się. Tutaj możesz ostrzeliwać na szatnię. Tutaj gdzieś... O, tutaj działo, ma bardzo krótki zasięg, zauważyłem. Ostrzelaj ich, proszę. I podejdź tu. O, walczyć do szarego końca, dokładnie. Zamiast odwrotu wybrali śmierć, tak? To jest właśnie taki standardowy tekst. Ja na przykład multiplayera jak ogrywam, bo ogrywam sobie czasami, ale uwierzcie, nie jestem jakimś pro playerem. W ogóle mi... Pro player ja, wybierz jedno. To jest, jakby to powiedzieć... O, tutaj nam już umierają kolejne to oddziały. Wyniszczacie ich? O, nie wyniszczają. Niestety nasza piechota tutaj zdobywa się na największe poświęcenie. Wolałbym, żeby się nie zdobywali na żadne największe poświęcenie i po prostu walczyli. No tak, dzięki oddziałom szturmowym zwiększymy. Wolałbym, żeby nie poświęcali się najwięcej, ale wiecie, ja tu w tym momencie ja nie muszę dbać bardzo o manpowera, bo ja zazwyczaj staram się bardzo dbać o manpowera. Uwierzcie mi, że każda strata mnie po prostu boli. Ale w tym przypadku gramy Rosjanami, komunistami. Lecz nie mówmy tak, bo ci ludzie właśnie już nie możemy ich oceniać przez pryzmat, jako że są komunistami czy coś, bo są ludzie, którzy walczą po prostu o swoją ojczyznę. Bo ludzie, którzy walczą po prostu o swoją ojczyznę i tu nie ma to akurat nic dziwnego. Dobra, oddziały szturmowe, podejście. Bo wiecie jak to jest, jeżeli oni by nie walczyli, to wiecie co robili hitlerowcy ze Słowianami. Nie, to nie trzeba naprawdę tłumaczyć, nie trzeba być naprawdę orłem z historii, żeby się dowiedzieć co robi hitlerowcy z Rosją. No, oddziały szturmowe czekają na przydział. Dobrze, dobrze, wysyłajmy ich coraz więcej. Tam jakieś pojedyncze jednostki tak naprawdę do walki, ale spokojnie. Wybijcie ich. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Możliwe, że ta seria również będzie wypuszczana w tak... jakby to ładnie powiedzieć. Będzie wypuszczana w różne dni, także na przykład będzie codziennie tam o godzinie 18. Ustawmy, że to będzie godzina 18. To jest, jak pierwszy odcinek wrzucam, będzie z Hearts of Iron, bo będzie tylko jedna seria Hearts of Iron cały czas leciała na bieżąco. Dobra, wybijcie ich tu. Co wy się chowacie w tych bunkrach? Rozwalić ich bystra. I rzuć im tu granata. Brawo. Sami siebie uszkodziliśmy. Weź sobie MG42. To jest oczywiście bardzo porządna broń. Chociaż nie wiem, czy... Nasza broń tak. Jest MG34. Ogólnie MG42 jako chyba taki przedłużny tutaj właśnie jako ten CKM. On tutaj właśnie go oszczeliwaliśmy w tych pozycjach wcześniejszych. Ale czy możemy powiedzieć, czy on na przykład ten Recz był taką potężną bronią? Bo w grach zawsze wydaje się taki masywny, potężny, po prostu rozstrzeliwujący przeciwnika na prawo i lewo. Jezus Maria, skąd wybierzecie tyle ludzi? I po co wy wychodzicie? Dobra, rozstrzelcie ich. Zróbcie im po prostu... Aha, bo co chwilę wychodzicie tutaj. I tak będziemy się tłukli i tłukli i tłukło. I tak tłukło, to jest misja początkowa, uwierzcie mi. Następne będą już o wiele bardziej ciekawsze i trudniej. Znowu? Ja pierdziu. Rozwal ten budynek.
A, bo to jest jakieś, nie wiem, sobie taką flagę hitlerowców dali. Ogólnie przykro jest mi tutaj, że nie ma normalnej flagi III Rzeszy, tylko jest taka ta flaga, wiecie, tych takich podrabiańców. Ktoś znów wybił na kolejny oddział piechoty. Rzuć granata, poświęć się i rzuć granata. O, sam się poświęcił. Wybij ich tutaj. A wy co, poborowi, nic nie robicie? Lenie cholerne. A, tutaj coś mają. Dlatego oni się cały czas może spawnią, bo przecież nie musimy ich rozwalić. Dobra, wycofajcie się. Wybijcie ich tu. Wystrzelcie ten pojazd. I tutaj wyeliminujemy. Nie wiem, może od tego tutaj coś jest. Nasze wojska tak nie wszystkie dochodzą, bo przecież stają tutaj w dupę. Bo nie możemy ich nawet wycofać, bo po pierwsze nawet nie ma gdzie ich wycofać. Niemieckie czołgi wjeżdżają na plac? No właśnie. Ten niemiecki szajs. No tak, no wiadomo, panie generale, będziemy tutaj starali się skrzydzić. A ja tu biję się z budynkiem i się biję z tym budynkiem, a tu się okazało, że po prostu miałem KMA zniszczyć. Nie. W jakich czołgach? Co? Czołgach? Jako czołgach? Jako dwóch? Czy gdzie? Jak? Zniszcz go. Dobra, więcej piechoty. A, czyli po prostu tak typowo radziecką myślą techniczną wysłaliśmy coraz to więcej ludzi na 6, tylko... Bo tak. Wynisz to. Wynisz. Strzał. Strzel. Dobrze, celniej. Przeładuj. Trafił. Dobrze. Oczywiście to wszystko działa na metodzie pasków życia, czyli takie World of Tanks dla ubogich. Bo wiecie, jak jest World of Tanks, przeżyje 500 pocisków jakiegoś bardzo ciężkiego kalibru, a nagle przeżyje jakiś wypiertek, bo przecież przeciwny czołg ma jeden punkt życia. I to jest World of Tanks. Witamy. Dlatego wolę War Thundera. Ale World of Tanks nie pogardza, jak już będą polskie czołgi. Dobrze. Załamali się. Brawo. Ja wiem, że mogłem to zrobić szybciej. Ja to wiem. Rosyjska bezwzględność to. A w sumie Niemcy im byli lepsi. SS-owcy. Bocik oficerowie? Ania Zielińska, słyszeliście? Polka. Tutaj mamy Polski i odblokowano osiągnięcie Stalingrad dworzec generał. Tak, bo też zrobiłem sobie wcześniej po prostu te ranki złota, nie robiłem. Bo ja sobie grałem tak dla siebie i nie spodziewałem się nigdy wtedy, że będę nagrywał na YouTube'a. Moi drodzy, ja byłem Szpaku Szpakowski, to było Kompanów Heroes 2, pierwszą misją dworzec stalingradzki. Dajcie mi znać, jak wam to pasuje. Trzymajcie się ciepło. Cześć!